Ponad 10 lat temu w zasadzie w 100% wykorzystywaliśmy węgiel do produkcji ciepła jako główne paliwo. Wtedy rozpoczął się proces dekarbonizacji. Jako firma ciepłownicza jesteśmy zobligowani do tego, żeby odchodzić od węgla w procesie dekarbonizacji. Pierwszym krokiem, który jest relatywnie najprostszy, to jest konwersja węgla na biomasę, a do tego potrzebne jest nowoczesne, dedykowane źródło, które taką biomasę będzie w stanie spalać. Ciepłownia biomasowa daje możliwość dostarczenia do miasta około 25% ciepła. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykazać, że nasz system jest efektywny energetycznie. Na skutek przeprowadzonych inwestycji ilość wykorzystywanego jako paliwo węgla spadła poniżej 40%. Ciepłownia Kortowo-Bio wyposażona jest w szereg instalacji pomocniczych, w tym m.in. w układ odzysku ciepła o nominalnej wydajności 4,5 MW, pozwalający na odzyskiwanie energii ze spalin. Całość instalacji składa się z wielu elementów. Kluczowym jest kocioł wodny w technologii narzutowej o mocy znamionowej 25 MW. Realizowany jest w nim proces spalania biomasy w postaci zrębki drzewnej. Przy nominalnym obciążeniu jednostka spala około 10 ton tego paliwa na godzinę. Poprzez przenośniki taśmowe jest ono dostarczane z ruchomych podłóg do zasobnika buforowego o pojemności 3 m3. W celu dotrzymania norm emisyjnych w kotle zabudowany jest również układ do niekatalitycznej redukcji tlenków azotu, tzw. SNCR, wykorzystujący reagent w postaci wody amoniakalnej. Eksploatacja tak skomplikowanej instalacji i zaawansowanego technologicznie procesu oraz złożonych mechanizmów pomocniczych realizowana jest przy wykorzystaniu nadrzędnego systemu sterowania. Zbudowaliśmy go w oparciu o rozwiązania Siemensa. Zależało nam na tym, aby mieć system w pełni skalowalny, który można modyfikować, można rozbudowywać. Bardzo istotne było również to, aby był on oparty o zaawansowane logiki sterujące do sterowania skomplikowanymi procesami technologicznymi, abyśmy mieli możliwość łatwego dostępu do części zapasowych. I to udało nam się wykonać. Mamy system, który jest powszechnie znany, system, który jest integrowalny i dzięki temu wszystkie nowe procesy technologiczne, które w firmie chcemy wdrożyć, mogą być w tym systemie wizualizowane i tym systemem sterowane. System steruje wszystkimi instalacjami technologicznymi całej ciepłowni i pozwala uzyskać pełen wgląd w realizowany proces oraz oferuje jego parametryzację. Umożliwia też kontrolę zużycia mediów, zapewnia wsparcie eksploatacyjne, poprawia bezpieczeństwo oraz gwarantuje właściwą pracę instalacji i urządzeń. Co istotne, stworzony przez nas system sterowania pozwala na optymalizację działania pompowni głównej oraz zestawu pomp awaryjnych. Specjalny algorytm śledzi i steruje pracą pomp, aby była możliwie najefektywniejsza. W projekcie zastosowano wiele rozwiązań marki Siemens. Kilkadziesiąt sterowników, system SCADA, komputery przemysłowe, infrastrukturę sieciową i całą gamę produktów aparatury łączeniowej. Sercem, a raczej mózgiem całego systemu jest sterownik z rodziny Simatic S7500, który realizując algorytm nadrzędny wymienia informacje z kilkudziesięcioma sterownikami funkcyjnymi rozmieszczonymi po całym obiekcie. Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem naszych podzespołów jest pełna kompatybilność szeroko zastosowanych w projekcie komponentów. Wdrożone przez nas rozwiązania oparte o technologię Siemensa znacząco przyczyniły się do optymalizacji produkcji ciepła i poprawy bezpieczeństwa eksploatacji całej instalacji grzewczej w MPC Olsztyn. Firma Aterlogic zrealizowała projekt z najwyższą starannością z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i doskonałej wiedzy inżynierskiej. I dzięki temu mamy dzisiaj możliwość sterowania praktycznie każdym procesem technologicznym w produkcji ciepła w naszej firmie, a co za tym idzie, możliwość pełnego nadzoru, oceny i optymalizacji produkcji. Rozważamy rozbudowę systemu sterowania o zarządzanie nie tylko całym źródłem ciepła, lecz także całą siecią ciepłowniczą. Pozwoli to jeszcze efektywniej produkować energię cieplną i dystrybuować ją do wszystkich odbiorców.